Jeśli mówimy o problemie, który można byłoby wyrazić formułą człowiek i inne zwierzęta, to znaczy renegowanie różnic między człowiekiem a innymi gatunkami istniejącymi w przyrodzie, to źródłem tego zjawiska jest ruch New Age. Ruch ten to jest konsekwencja przełomów czy przewrotu kulturowego, który zaczął się w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Ruch New Age to są przede wszystkim lata 70. i 80. I wtedy właśnie pojawili się ludzie tacy jak Marilyn Ferguson czy Frithjof Capra i oni zaczęli głosić przekonanie, że czas religii chrześcijańskiej się skończył. Wobec tego potrzebna jest nowa religia, potrzebne jest nowe widzenie świata. I proponowali właśnie nową erę, erę wodnika. Kończy się czas chrześcijaństwa, zaczyna się era wodnika. I ta era wodnika miała być zupełnie innym paradygmatem, to znaczy miała określać inaczej relacje człowieka do przyrody. Do czasów ery wodnika tą relacją było panowanie. Człowiek miał panować nad ziemią, to znaczy czynić ją sobie poddaną. Natomiast New Age mówiło, że to ma być paradygmat współpracy, a skoro jest to współpraca, no to w takim razie jesteśmy tylko jednym z elementów wszechświata, jedną z jego części. I ten New Age właśnie doprowadził do powstania ruchów ekologicznych. Samo słowo ekologia to jest wiek XIX, natomiast New Age przyjął nowe rozumienie ekologii. Już nie chodziło o opisywanie świata przyrody, ale o ochronę środowiska przyrodniczego. I jeśli chodzi o New Age, pojawiły się różne pomysły ekologii. Była chyba najbardziej znana była tak zwana ekologia głęboka. To wymyślił Norweg Arne Næss i on przyjął, że człowiek jest według tej ekologii jednym tylko z gatunków, co więcej jest szkodnikiem, a wobec tego trzeba ograniczyć jego liczebność, żeby nie szkodził populacji Ziemi. Tak jak powiedziałem, New Age występował przeciwko chrześcijaństwu, a wobec tego trzeba było znaleźć sobie jakiegoś innego, już nie chrześcijańskiego Boga, ale inne źródło, inny przedmiot wiary. I tym przedmiotem wiary stała się planeta Ziemia, Gaja, która uznana była za matkę wszystkich ludzi, a wobec tego celem życia ludzi, celem wszelkiej działalności miała być troska o planetę, troska o wszystkie stworzenia, a to między innymi właśnie prowadziło do tego, że jeżeli mamy się troszczyć o inne stworzenia, to nie możemy być od nich lepsi. Dlatego człowiek został wprowadzony do poziomu zwierząt, zapominając o takich rzeczach, że jednak człowiek jest twórcą, człowiek tworzy kulturę, zwierzęta kierują się tylko instynktem. Pojawiły się koncepcje praw zwierząt. No przecież wiadomo, że skoro zwierzę nie jest osobą, nie posiada samoświadomości, nie przysługują mu żadne prawa, to człowiek ma obowiązek troszczyć się o przyrodę, troszczyć się o człowieka. W końcu Tomasz Akwinu już mówił, że jeśli troszczymy się o zwierzęta, nie troszczymy o zwierzęta, to w takim razie nie będziemy również mieli właściwych relacji z ludźmi. Więc jeśli chodzi o relacje między sytuacją zwierząt, które rzeczywiście obecnie w ramach hodowli przemysłowej są traktowane w sposób dosyć okrutny, to była jedna z przesłanek. New Age twierdził, że coś takiego musi się zmienić. Trzeba w ogóle, jeśli jesteśmy na Ziemi, musimy dbać o jej zasoby, musimy się o nie troszczyć, a wobec tego wszelka produkcja mechaniczna, wszelka produkcja żywności w nadmiarze, a do tego to przecież prowadziło, powinna zostać ograniczona. Wobec tego to był jeden z elementów, ale sądzę, że nie aż tak istotny, bo jednak New Age to przede wszystkim pewne idee, pewna wizja rzeczywistości. Mamy być częścią wszechświata i mamy w tym wszechświecie swoje wcale niewyróżnione miejsce, jesteśmy jednym z gatunków przyrodniczych i musimy o tym pamiętać. Jeśli mamy podać przyczyny tego stanu rzeczy, niewątpliwie tutaj kwestia kryzysu wiary, tradycyjnej wiary, tej, którą głosił Kościół katolicki, jest jedną z istotniejszych. Bo tak jak widzimy, kiedy odrzucimy przekonanie, że człowiek posiada duszę, że celem człowieka jest życie wieczne, że celem człowieka jest dążenie do Boga, musimy znaleźć mu jakąś zastępczą wiarę. I taką wiarą właśnie była wiara w przyrodę, w harmonię. Człowiek powinien żyć szczęśliwie, dostatnio i jego dobrostan jest ważny. I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, ponieważ te zmiany nie mogły następować zbyt szybko, próbowano spojrzeć na chrześcijaństwo w sposób ekologiczny. Na przykład to, co zrobiono ze świętym Franciszkiem z Asyżu, to jest
tego doskonały przykład. No, został potraktowany jako patron ekologów, właściwie jako wegetarianin, ktoś, kto troszczył się o swoich braci mniejszych, a zapomina się, że chociażby jego najwybitniejsze dzieło, Pieśń Słoneczna, wprawdzie mówi o bracie wietrze, czy w ogóle o przyrodzie w takich kategoriach jak brat czy siostra, ale jest to przede wszystkim pochwała świata stworzonego przez Boga, jest to pochwała Boga, a świat przyrody jest tylko narzędziem, jest tylko środkiem do wyrażenia tej Bożej chwały. Także mówienie o Franciszku jako ekologu jest zupełnym nieporozumieniem. To był po prostu człowiek swojej epoki o dużej wrażliwości. Jego wrażliwość rozciągała się również na świat przyrody. Trudno powiedzieć, w tej chwili te zmiany w kulturze następują tak szybko, że nawet najbardziej śmiałe, czy najbardziej pesymistyczne przewidywania okazują się zbyt optymistyczne. No, skoro widzimy, co dzieje się na przykład z rodziną, jakie są przemiany społeczne w tej dziedzinie, no to w takim razie może przemiana człowieka, który ma zostać wegetarianinem, który w ogóle ma zapomnieć o tym, że istnieje troska o coś więcej niż tylko troska o ciało, jest jak najbardziej zrozumiała. No, tym bardziej, że wiele środowisk katolickich, tak jak mówiłem, przyjmuje to niekrzywdzenie. Przecież zasada niekrzywdzenia jest niewątpliwie bardzo ważną zasadą, ale nie jest najważniejszą zasadą w życiu chrześcijanina. Są ważniejsze dążenia, są ważniejsze cele, a wobec tego branie środków za cele, branie jakichś narzędzi, no, to wszystko już jest, co z tego wyniknie, trudno przewidzieć. Nasz świat staje się coraz bardziej światem nienormalnym i poszukiwanie w nim normalności to dosyć ryzykowne zajęcie.